Zobacz, ten ciekawy phishing przychodzi w postaci załącznika HTML-owego do maila. Nie ma tu nic podejrzanego, więc potencjalna ofiara może kliknąć taki załącznik, pobierze się plik HTML-owy. Po otworzeniu takiego pliku HTML-owego zostajemy przekierowani dopiero na jakąś złą stronę. Tu już przeglądarka Google Chrome ostrzega o tym, no ale załóżmy, że nie ma tego ostrzeżenia. Wtedy wchodzimy na stronę, która sugeruje, żebyśmy zalogowali się podobnie do konta Microsoftu, no i w ten sposób stracimy hasło. Nie róbmy tego.